Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja nie jestem jakimś wielkim miłośnikiem, nie jest to mój ulubiony dziennikarz, pan Mazurek, no bo to nie jest moja bajka. Ale często w tych jego programach pojawiają się tacy goście, że aż. Ciężko o tym nie powiedzieć, że aż ciężko o tym nie wspomnieć, bo to, to już jest kolejny gość. To nie jest pierwszy, to nie jest pierwszy koleś albo pierwsza persona, nie wiem jak ich nazywać, bo w deszczu podrynne coraz to dziwniejszych tam się zaprasza, coraz to dziwniejszych. A dzisiaj to, co odpierniczył ten pan Kurzemba, no to to już jest, o ile ten antropolog ostatnio. Myślałem, że jest mistrzem świata w mówieniu głupot, no to chyba ten pan jednak go przerósł. O ile pan, antropolog, no to jeszcze tam nie miał żadnej władzy. O tyle dzisiaj mamy do czynienia z politykiem PiS, z posłem. To nie jest byle kto poseł dzisiaj. Polityk PiS mówi, moi drodzy, że on jest w stanie, stanie wyżyć za 1600. Za 1600 jest w stanie wyżyć. Ja bym chciał, żebyśmy przeanalizowali szybciutko tak te najważniejsze fragmenty tego programu pana Mazurka, bo fajne są te programy i często naprawdę fajnie się tego słucha i jest o czym później opowiadać, bo ja nie wiem skąd się biorą takie tacy ludzie, takie osoby o takie osoby w sumie to nie wiem jak kto to jest. To jest człowiek czy kim on jest? Posłuchajcie sobie wybranych fragmentów a jest pan sobie w stanie wyobrazić, że pan przeżyje za tysiąc, niezpełna 1600 zł brutto. Oczywiście, że subiektywnie rzecz biorąc. Nie subiektywnie to, rzecz biorąc. Panie pośle, czy jest... pan sobie wyobraża, że pan mm -hmm. Jacek Kurzempa przeżyje za 1600 zł brutto, czyli jakieś 1400 w tej chwili do ręki chyba no, Pytanie o wyobraźnię jest pytaniem zbyt otwartym, bo oczywiście wyobrażam sobie... Że pan będzie żył za takie pieniądze. No, to ciekawe, panie pośle, bo pan nie był w stanie żyć za... 5200 z uczelni. Pisał Pan o tym do Michała Dworczyka w zupełnie dramatycznym mailu w roku 2019, kiedy nie został Pan wybrany do Sejmu. Kredyt hipoteczny zżera wszystkie moje pobory, bo kredyt to 3200. Zatem szukam ratunku bez dodatkowego zatrudnienia. Nie przeżyję i popadnę w poważne tarapaty. No i pan jeszcze w dodatku szachuje ministra rozpaczliwym argumentem, że jeśli on nie pomoże, no to cóż, jest jeszcze zalando tuż obok mojego domu w Guben, ostatecznie żadna praca nie hańbi. E... Czyli pan nie może przeżyć za 5200, a niepełnosprawny może za 1500, tak? Subiektywnie rzecz biorąc, uwaga, subiektywnie rzecz biorąc, on sobie wyobraża, wyobraża sobie. Z pewnością wyżyje za 1600, no ale za 5200 to już nie wyżyje. A w Zalando to mógłby pan popracować. Ja, ja chciałbym, żeby politycy popracowali sobie w tego typu sklepach za najniższą krajową. A teraz e, się tłumaczy. Posłuchajcie sobie, jakie wytłumaczenie sobie wać pan znalazł. Panie redaktorze, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest korespondencja, którą pan przywołuje w sferze prywatności, intymności między rozmówcami. Czy jeśli ona jest, ona jest prawdziwa. Ktoś się podszywa pod korespondencję upublicznioną. Panie profesorze, czy to powtarzają. jest prawdziwy mail czy nie? I absolutnie nie przyznaje się do tej korespondencji. Czyli to jest nieprawdziwy mail. To pan tego nie napisał. To jest prywatna korespondencja, Ach. jeśli jest. Jeśli jeśli tak? jest. Pan doskonale to znaczy, wie, czy że pan to napisał. Czy nie? Panie sieci e, komputerowe i hejtowanie korespondencji prywatnej? Proszę że ja pana nie hejtuję w tej chwili. I wracając tylko do pytania, nie, o to, czy, sobie, nie, czy panu wyobrażam pytanie. sobie życie za 1500, 560. 1700, mhm. wyobrażam sobie. Pan to sobie wyobraża. To znaczy w mailu do Michała Dworczyka pisze pan, że pan sobie nie wyobraża życie za 500, 200 z uczelni. Nie wspomina pan przy tym o innych dochodach, które pan e, otrzymuje ale wspomina tylko o tym e, pie, o pieniądzach z uczelni, ale każe pan niepełnosprawnym Nic żyć za tysiąc zł, nie każe pani redaktor że, że oni mają rzeczywiście ja absolutnie... takiego, mogą umrzeć. No, oczywiście że jak się nie nie jest wypadam. posłem i e, prosi się ministra o to, żeby mu załatwił pracę, i ta, me, I ta wiadomość staje się y, jawna, bo wszyscy o tym mówią, bo wszyscy zapiszą, to, to pan mógłby odpowiedzieć na pytanie, tak to prawda, prosiłem ministra Dworczyka o pomoc, albo nie, to nieprawda, ten mail jest całkowicie zmyślony, nie wiem skąd to się wzięło i tak dalej. Ale pan tego nie powie, bo pan wie, że to prawda, dlatego nie może pan temu zaprzeczyć. Ale jednocześnie odnoszę się do tego, że wkraczanie w sferę prywatności jest złym obyczajem. On się nie przyznaje do korespondencji. Ale to jest prywatna korespondencja, jeśli jest. O kurcze. To on się nie przyznaje, a później mówi, że to jest prywatna korespondencja, i na końcu mówi, że jeśli jest, jeśli jest. Czyli totalny chaos, totalne pomieszanie z poplątaniem. Pan profesor zarabia całkiem, moi drodzy, dobre pieniądze. Całkiem dobre pieniądze. Posłuchajcie sobie, jakie pieniądze tak naprawdę zarabia pan profesor. Jeśli wierzyć pańskiemu oświadczeniu majątkowemu, a przecież nie mogę nie wierzyć to pan zarobił w roku 2021, no, mamy oświadczenie za zeszły rok, czyli siłą rzeczy dochody są z 2021. Pan wtedy zarabiał miesięcznie prawie 44 tysiące złotych. E, zarobił pan 526 tysięcy, z czego w sejmie tylko 37,5 rocznie podkreślam, a reszta to pieniądze z innych źródeł. Do ministra dworczyka pisze pan, nie dam rady przeżyć, dostaję 5200. Tak się składa, że dzieje się dokładnie tak, jak pan proponował. To znaczy człowiek, który był przed panem na liście do Sejmu, zostaje wojewodą, czyli składa mandat. Pan wchodzi do Sejmu na jego miejsce, dostaje... pojawiają się też granty i pan zamiast 5200 zarabia 43800. To jest dobra zmiana. Y jestem pracowity, bo jest pracowity, no nie do wiary, on jest pracowity, więc on kurczę zarabia takie tysiące, bo on jest pracowity. Miesięcznie prawie 44 tysiące złotych, 526 tysięcy rocznie. Szybka kariera, kurczę, szybciutko. Z 5200 da 43800. Też bym chciał robić taką karierę. Z czego jeszcze żyje pan Kurzęba? Bo to jest coś, czego ja z pańskiego doświadczenia e, pańskiego, no, majątkowego nie rozumiem i proszę, jeśli pan by byłby łaskaw mi to wytłumaczyć. Bo pan podaje swoje dochody i te dochody to te, które podałem. Czyli 526 131 zł rocznie w roku 2021. Ale podaje pan też, że prowadzi działalność, jednoosobową działalność gospodarczą jako falochron ekspertyzy socjo-psychoedukacyjne, terapia i konsultacje Jacek Kurzęba, tak? Tak. Przychód w 2021 roku to było prawie 400 000, 393 tysiące złotych. Ale pan na tym nic nie zarobił, mało tego, pan stracił 5 tysięcy złotych ponad 5 tysięcy 5600. Może pan mi wyjaśnić, to są jakieś inne źródła oprócz tych dochodów, które pan yy, ujawnił? Taki dobroduszny, że nawet dokładę do interesu. Kurczę, ja pierniczę to jakiś charytatywny, charytatywny, on, on dokłada do interesu. On dokłada do interesu, on pracuje kurczę za darmo ma interesy i jeszcze do tego dokłada. No niesamowite. Jakie inne źródła? Nie rozumiem pytania. Tak jest najlepiej, zawsze tak jest mówić, że jak. Polityk zawsze tak mówi, zawsze tak najlepiej I mówi, że jak już są takie niewygodne pytania, to on zawsze odpowiada, że oni nie rozumieją i oni proszą o powtórzenie. Jakie inne źródła? Przepraszam, nie, nie rozumiem pytania. A posłuchajcie teraz, bo teraz jest szczyt. Jakim sposobem przy przychodach prawie 400 tysięcy w jednoosobowej działalności gospodarczej można mieć stratę? Co pan wrzucił w koszty? Stratę, przepraszam, moje finanse prowadzi księgowa. Moje... <Jugendliche> Finanse prowadzi pani Księgowa. Ja nic nie wiem. Jego finanse prowadzi pani Księgowa i on nic nie wie. Słuchajcie, bo redaktor go pyta o te szczegóły tych przekrętów, a on mówi, że on nie wie, bo jego finanse prowadzi pani Księgowa. Ja wierniczę. Przecież nigdy głupszej chyba odpowiedzi nie słyszałem. Polityk, polityk partii, która teraz sprawuje władzę, otrzymał niewygodne pytania i on mówi, że on. Nie wie, bo to jego księgowa. To w sumie to kto płaci komu? To pan płaci księgowej, czy księgowa paniu płaci za to, że pan jest jej klientem? Może księgowa ma pana wypłatę i pan w sumie nie wie, ile pan zarabia. No nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Czyli nie może potrafi pan odpowiedzieć, jak pan zarobił za 400 tysięcy dowiem się wszystkiego. Panie na profesorze, ten, ten. bo to wygląda tak. Proszę, się, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę. Że pan z jednej strony wykazuje dochody na poziomie 526 tysięcy i prawie 400 tysięcy. Przychody również z działalności jednoosobowej, gospodarczej, to razem jest 900 tysięcy. To, to już jest to już są poważne pieniądze. Nie potrafię odpowiedzieć, zapytam księgowej. Dowiem się wszystkiego. No kurczę, no oni naprawdę mają nas za jakiś niespełna rozumu, chyba że za jakiś, nie wiem. Ludzi o ptasich muszkach, z poważaniem oczywiście dla ptaszków. I jeszcze moi drodzy, na koniec, ostatnie pytanie do pana Kurzępy. Określiłby pan rządy prawej Sprawiedliwości jako dobrą, bardzo dobrą zmianę? Zdecydowanie tak. No, moi drodzy, zrobiliśmy sobie tego pana bardzo szybciutko. Pan potrafiłby przeżyć za 1200, on by potrafił przeżyć za 1200, ale za 5200 nie, ale on by za 1200 potrafił przeżyć, ale jak są niewygodne pytania, to dam jego księgowo najlepiej wie. Panie Kurzęba, czy jak tam panu, ja życzę panu i wszystkim politykom, wszystkim, ja myślę, że wszyscy politycy, wszyscy posłowie, wszyscy ministrowie, cała ta rada ministrów, wszyscy, dosłownie wszyscy, powinni pracować, właściwie to za darmo. Za darmo sprawować te wszystkie funkcje. Nie powinni otrzymywać ani grosza. Nie ma czegoś takiego, że oni mają kasę swoją, dużą kasę, a jeszcze zarabiają, jeszcze ciągną od nas. Jest to dla mnie, dla mnie osobiście to, co mówi ten pan, jest to jest śmieszne oczywiście, to co on mówi, ale jednocześnie jest to dramatyczne, bo jest to plucie w twarz. Jest to zwyczajny plucie w twarz obywatelom, plucie w twarz mojej osobie, waszej osobie, wszystkim. Bo jak mają się czuć osoby, które żyją często za 1400, za 1200, 300? Emeryci na przykład, jeśli. Muszą wszystko wykupić z własnej meraturki. A są tacy ludzie. Są ludzie, którzy zarabiają na niższą krajową i nie stać ich na mieszkanie. Jak polityk coś takiego mówi, to on powinien zostać od razu zdymisjonowany, powinien zostać wyrzucony z tej partii na zbity, wiecie gdzie, na zbity, powiem, bruk, a nie na jakąś tam część twarzy. Wiecie o co chodzi. Dla takich ludzi nie powinno być wstępu w Sejmie, nawet w telewizji. Chyba, że jako klaun, żeby sobie dorobić, to mógłby dorabiać jako klaun albo w cyrku, albo zapraszać go do telewizora. Żeby inni mogli się pośmiać, bo poważnie tego pana traktować się nie da. To jest ujma, naprawdę to jest ujma, bo ktoś taki, ktoś taki sprawuje władzę. Bo on sprawuje władzę, ale on jest profesorem, on jest intelektualistą, humanistą, on jest, moi drodzy, profesorem, to taki typowy profesorek, siedzi sobie, wysłuchajcie sobie całej tej rozmowy, siedzi sobie noga na nodze, on nic nie wie, on przytakuje, on o niczym nie słyszał, no to jest prywatna korespondencja, no, to jest nie wiadomo, czy to prawdziwa, no ale to jest tajna, i po co rozpowszechniać? A o wszystko trzeba pytać jego księgową. Przecież ewidentnie widać, że ten pan ma coś za uszami, że ten pan nie jest szczery. To jest taki typowy polityk. Jak większość, to nie, że to jest jakaś jednostka, oni wszyscy tacy są. Oni wszyscy tacy są. Niestety, oni naprawdę wszyscy tacy są. Wszyscy lecą w kulki, wszyscy mają dobrą kasę, mają dobre pieniądze. Wszystko mają za darmo, śmieją się z nas. Może są takie tam jednostki, może dwóch, trzech posłów, a reszta to jest jedno i to samo. Oni się z nas śmieją. Z tych ludzi, którzy ciężko pracują za najniższą Krajową, którzy tak dużo płacą. Tak samo jak ten z MBP, ten Glapiński, on też mówi, że on chleb kupuje taki, taki, masło. Co tam, jak ktoś nie ma na masło, to może sobie kupić margarynę. To jest to samo, to jest ten sam poziom. To jest ten sam poziom hamstwa, braku kultury. Bezczelności, bo to jest bezczelne. Ten, ten typ jest bezczelny. Ten pan jest bezczelny. Ten pan powinien zostać wyrzucony na zbity p. za to, co mówi, bo inaczej się tego nazwać nie da. Po prostu nie da. A najlepsza była tak księgowa. Tak księgowa. Ono niczym nie wie. On za 1600 by, by wyżył. No to księgowa, jak tam mam 500 tysięcy, on zarabia 500 tysięcy rocznie, i on mówi, że on za 1600 by wyżył. To proszę bardzo, to teraz niech pan wyżyje za 1600 brutto. Niech pan opłaci wszystko, niech pan się naje. Niech pan jeszcze idzie do lekarza, do apteki, wszędzie. Niech pan idzie wszędzie i później pan się wypowie. Bo mi się wydaje, że panu by nawet 1600 na jeden dzień nie starczyło, gdyby to tak przeliczyć te pana wydatki. Dobra, trzymajcie się bardzo cieplutko i do usłyszenia. Cześć, papa.